Hej wszystkim! Witamy się z wami bardzo serdecznie na naszym kanale. Kochani, mamy mega dobre humory, bo dzisiaj jedziemy do szpitala. A po co? Żeby zdjąć ten oto gips. Ja mam nadzieję, że to już jest ostatni filmik, w którym ty masz to na sobie. Oby tak się stało. Jeszcze do końca tego nikt z nas nie wie, czy ci zdejmą ten gips, czy nie, bo będziesz miała prześwietlenie i dopiero pani doktor oceni, czy te kości się twoje zrosły, czy nie. Trzymajcie teraz za Oliwię mocno kciuki, żeby było wszystko w porządku, żeby się pozbyła tego gipsu. Klikajcie jej mnóstwo łapeczek w górę i też subskrybujcie nasz kanał, bo filmy dodajemy codziennie w czasie wakacyjnym o... O której to było, pamiętasz? O 8.30. O 8.30! Jak możecie zauważyć, ubrałyśmy dzisiaj nasze nowe, pusinowe bluzki. Ja też mam pusina. Nasi stali widzowie na pewno wiedzą, znają już tą bluzkę, bo oglądaliście nasz wczorajszy odcinek i wiecie, że byłyśmy na zakupach podczas wielkiej ulewy. Jeszcze tak na szybko coś wam pokażemy. Oliwia sobie zrobiła taki pusinowy kącik. Oj, widzę, że nawet sobie tutaj pędzelki przełożyłaś do swojego kubka pusinowego. Wygląda to fantastycznie. Podjadamy malinki. A ty coś tutaj zaczęłaś już rysować? Kolejnego pusina? Jaki ładny. Zapomniałam go do końca zrobić. Pewnie już cię bolała rączka, bo wczoraj namalowałaś chyba dwa pusiny, a ten jest trzeci. To ty możesz sobie go skończyć, to znaczy nie wiem, czy go skończysz, jest 8.25, mamy jakieś 10 minut do wyjścia, a jeszcze musimy spakować plecak. Weźmiemy sobie jakąś wodę, jakieś przekąski, bo w tym szpitalu niestety możemy posiedzieć dosyć długo. A ja jeszcze się zastanawiam, co my zrobimy z tym temblakiem kocim. Może komuś go damy albo sprzedamy. Nie wiem. On jest taki śliczny. Wiem. Opowiadaj. Mam pomysł. Będziemy się tak... Będę go zakładała na zdrową rączkę. Na zdrową rączkę? Ale masz pomysły. Dobrze, obstawiaj. Czy będziesz miała dzisiaj zdjęty gips, czy nie? Nie. Ja mam nadzieję, że tak. I może po szpitalu, jeżeli... Ja mówię, że tak. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to opowiemy wam, jak to się stało, że Oliwia złamała rękę. I powiemy, w których to było miejscach, które to były kości. Oliwia tam w tle sobie rysuje, a ja mam jeszcze mega pomysł. Jak będziemy już po wszystkim, może zabiorę cię do zoo. Chciałabyś? Tylko nie wiem, czy my jeszcze będziemy miały na to siłę. Może do Łodzi? Zoo jest w Łodzi. To ja bym chciała... Ja wiem, gdzie ty byś chciała. Ty byś chciała pojechać na taką salę zabaw, która jest w galerii. O to ci chodzi. Zobaczymy, ile będziemy miały siły, bo w tym szpitalu możemy naprawdę posiedzieć kilka godzin, bo wszędzie są kolejki. Najpierw musimy iść do pana, który ci zdejmie gips. Potem idziemy na prześwietlenie rączki i tam z reguły trzeba długo czekać. A na sam koniec idziemy do pani doktor z tym zdjęciem i ona oceni, czy te kości się zrosły. Więc wtedy, jak byłyśmy na zakładaniu gipsu, zajęło nam to... Kilka godzin, nawet nie wiem ile dokładnie, ale wróciliśmy późno. To dzisiaj 4 godziny. Więcej to było. To dzisiaj też się spodziewam, że możemy tam spędzić połowę albo dnia. 6 godzin. Bo na przykład na to prześwietlenie też możemy bardzo długo czekać, bo oni przywożą jeszcze pacjentów ze szpitala, a oni mają pierwszeństwo i tak siedziałyśmy i się nudziłyśmy. Tak. Oliwia poszła zanieść obrazek do swojego taty i co on powiedział, jak zobaczy wow. Tego pusina. Wow, to dopiero będzie, jak ty go dokończysz. Powiem wam szczerze, że jestem mega pozytywnie nastawiona. W sumie ten miesiąc czasu szybko minął, prawda? Szybko to minęło nawet. Dokładnie miałaś gips założony na 4 tygodnie i chyba 4 dni. Plecak już mamy spakowany i teraz mi przyszło do głowy, że jeszcze musimy zapakować krem, który będzie nam potrzebny, bo jeżeli Oliwii zdejmą gips, to ta skóra będzie na 100% sucha, więc musimy cię, Oliwio, wykremować. A jeszcze mi się coś też przypomniało, że Oliwia pod tym gipsem ma tatuaż, taki brokatowy, to chyba było w kształcie palemki? Tak. Dobrze, tak. Tak? Dobrze pamiętam. To jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał. Ten tatuaż gdzieś miałaś tutaj zrobiony, bo ty byłaś po urodzinach. Byłaś u koleżanki, tak. I tu była taka palemka. Plecak mamy już zapakowany. A tutaj są jakieś kolorki.
Odbiły się te kolory od tego kota, bo chyba na tym trzymałaś kartkę. Nic się nie stało. Musimy wyruszać w drogę. Pomyśl, czy bierzesz ze sobą jeszcze jakiegoś pusina, czy jedziemy bez pusina? Jedziemy bez. Może w Łodzi uda nam się kupić nowego pusinka dla ciebie? Chociaż czy kolejny jest nam potrzebny, jak już masz tyle gadżetów? Ale mam tylko dwie pluszaczki, tak, ale gadżetów z pusinami masz bardzo dużo, bo to nie jest to wszystko, co tutaj jest. Tylko mamy pochowane inne pusiny. Właśnie dojechałyśmy pod szpital. Powiedz, jaki masz humor. Stresujesz się czy nie? I bardzo dobrze, bo dzisiaj nie będzie ciebie nic bolało. Pierwsze nasze kroki skierujemy do pana, który zdejmie ten gips. I ja już teraz wiem, że będziesz miała tutaj mnóstwo piasku. Bo ty przez cały ten czas, odkąd masz gips, chodziłaś na plac zabaw, bawiłaś się w piaskownicy i na 100% naleciały tam różne kamyczki, piasek i inne rzeczy. Dlatego jestem mega ciekawa, jak będzie wyglądała twoja rączka po zdjęciu gipsu. Myślę, że ta skóra będzie bardzo sucha. Umyjemy ją w łazience. Ja myślę, że tutaj łokieć mi się zastygł. Tak, bo ty na początku to nie będziesz mogła pewnie ruszać tą rączką. To znaczy będziesz mogła, ale będzie ci dziwnie. Bo w końcu ten łokieć był usztywniony tyle czasu. Będziesz musiała się przyzwyczaić. Ale wszystko wróci do normy. Nie martw się. Wychodzimy na zewnątrz zrobić jeszcze ostatnie zdjęcie przed szpitalem. Ostatnie zdjęcie z gipsem. Takie na pamiątkę. Ej, co tutaj jest takie gorące? Bo słoneczko tu świeci. Jedzie karetka. Biegniemy! Kto pierwszy, ten lepszy. Ja czy ty? Zapraszam panią. Jak ci ludzie tutaj? I od razu kierujemy się w stronę schodów. Zaraz przeczytamy, do którego pokoju mamy się kierować. Dobra, wchodzimy jeszcze wyżej. Dzień dobry. Wszystko, dzięki. Już wszystko? Ale masz rączkę uklejoną. I co? Zegniesz czy nie? Nie wiem, a tam gdzie skóra. Boli, tak? Boli? A spróbuj zgiąć, uda się? O, zgina się, dziwnie jest. Ale musisz uważać. Chodź, idziemy ją umyć i idziemy na zdjęcie. Jak? Ale boli cię tutaj czy tutaj? Tutaj? Łokieć. Tatuaż jest ładny. Nic się z nim nie stało. A tak jak cię dotykam, to boli? Dziwnie jest po prostu. Dziwne jest uczucie. Rozumiem. To zaraz idziemy na prześwietlenie. Dziwnie. Dziwnie. Ja wiem, że jest dziwnie. Dasz radę. Zobacz, jaka jest różnica. Tą rączkę masz opaloną, a tą nie masz. O nie, skóra się łuszczy. Idziemy schodami, bo tutaj jest jeszcze winda obok. Ja się boję. Boisz się windą? Przecież lubisz jeździć windą. No, jak chcesz, wybór należy do ciebie. Ja się boję jeździć windą, bo ja wszędzie coś słyszałam, że więcej chłopcy to wsiedli do windy, nie? Tak. I oni mogą nawet 3 godziny tam spędzić. W sensie jak ta winda się zamknie i się popsuje. O to chodzi. Ale to się rzadko zdarza. Czekamy. Jesteśmy przed rentgenem. Jesteś pierwsza w kolejce już teraz. A może tam nikogo nie ma? Nie wiem. Może sprawdzimy? Zaraz sprawdzimy, tylko poszedł tata z taką karteczką jeszcze gdzieś. Wiesz, musimy na niego poczekać. Chodź, misiu. Chyba będziesz musiała rączkę położyć, wiesz? O, tak. Niestety nie mamy za dobrych informacji. Będę miała ortezę. Niestety jeszcze na 3 tygodnie musi twoja rączka być w ortezie, tak? Ale się nie denerwuj, to już nie jest tak źle. Naprawdę. Tego się nie spodziewałam, ale skoro tak musi być, to znaczy, że tak musi być. I to wszystko przetrwamy. Także do końca lipca będziesz miała uwięzioną rączkę znowu, ale to jest zdecydowanie lepsze niż gips. Jeszcze chwilkę pójdziemy do sklepu medycznego, kupimy taką ortezę i ubierzemy twoją łapkę. Chodź, pokażę ci, jaki ten szpital jest ogromny. Wejrzyj sobie przez okienko i tam wszędzie leżą chorzy ludzie.
Naprawdę. My jeszcze czekamy chwilkę za takim skierowaniem i jedziemy albo do domku, albo do Łodzi. Gdzie byś chciała? Łódź. Łódź? A co my tam będziemy robić w Łodzi? Galeria handlowa? Na salę zabaw z taką ortezą? Tak. Tylko musisz być ostrożna, tak? Musisz uważać na tą rączkę wtedy. Będę uważać. Pokaż swoją nową rączkę. I widzisz, nie jest tak źle, mówiłam ci. Super, co? To idziemy teraz do samochodu. Chodź do mnie na kolanka, zaraz ruszamy i jedziemy, może coś zjemy, bo Oliwia mówi, że jest głodna. Ty, wiesz co, bo ja po drodze widziałam McDonald's. A ty byś chciała mieć squishy kotka. Właśnie na tą maskotkę polujemy, bo ty jesteś kociarą. Ojejku, jak dobrze, że się uśmiechasz, humor się poprawił. Ta orteza jest naprawdę całkiem fajna i przewiewna. Najważniejsze jest to, że Oliwia będzie ją mogła zdejmować do spania. Uff, jak dobrze. I będę miała mieć 8 godzin, tak? 10. 10? 10 godzin, no czyli cały dzień. Na noc rączka będzie uwolniona. Yay. Tak. Na sam koniec jeszcze obiecałam wam, że opowiemy wam, jak to było, że Oliwia złamała rękę. Bo już mówiłyśmy, że było to na rolkach, a dokładniej było tak, że ty stałaś na tych rolkach i rozmawiałaś ze swoją koleżanką. Jakoś ci się rolka rozjechała i ty się podparłaś rączką tutaj w tym miejscu, gdzie są nadgarstki. Ale myślę, że to powinna być ta rączka, bo ja się tak podparłam. I ogólnie ty złamałaś dwie kości. Chodź, pokażemy widzom gdzie. Jedna tutaj, a druga tutaj obok. I tak to było, ale upadek nie był groźny, nie wyglądało to groźnie, więc myśleliśmy, że jest to po prostu stłuczenie, a okazało się, że to było złamanie. No dobrze, na sam koniec tego odcinka jeszcze pozdrowimy 5 osób. Będzie to Natalia, która napisała do nas z konta Zbigniew Łużyński. Buziaczek leci do ciebie. Pozdrawiamy Monikę Czech. Też buziaczek leci do ciebie. Osoby, która napisała z konta Iza 4442. Również ciebie pozdrawiamy. Pozdrawiamy lecą jeszcze do Wiktorii Deszcz 5449. Buziaczek. I ostatnia osoba, którą chciałybyśmy pozdrowić, to jest Lena Wiernicka, która ma 8 lat. Dziękujemy, że nas oglądacie. Nie wiem, czy ten nasz dzisiejszy odcinek był fajny, czy nie, sami ocenicie. Z jednej strony jest ok, bo już nie masz gipsu, a z drugiej strony niestety jeszcze masz ortezę. Także idziemy do przodu. Będzie dobrze, zobaczysz. Ale lepiej mieć ortezę niż... Zdecydowanie lepiej mieć ortezę. I dziękujemy jeszcze wam za wszystkie miłe komentarze, które pisaliście nam ponad miesiąc temu, jak Oliwia dopiero co złamała rękę. I wiem, że wiele z was też leży w szpitalach, że też jesteście połamani. Życzymy wam szybkiego powrotu do zdrowia i żebyście już nie mieli takich przykrych sytuacji. To już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Dziękujemy, że z nami byliście. Pamiętajcie zostawiać łapeczki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Pa, pa, całusy 102.